Marux, jesteśmy po Gali Slackfest 12. Ze mną no człowiek, którego nie może zabraknąć przed wywiadem, czyli też z Roxu, Krzysiu Skrzywek. Cześć Krzysiu. Hej. No Krzysiu, jesteś od samego początku z galami Slackfest, masz niesamowite porównanie, no to jak ci się podobała pierwsza gala w Bągrowcu? To była największa gala, jaką do tej pory robiliśmy. Myśmy pobili dzisiaj rekord frekwencji w tym obiekcie. To jest, trzeba wiedzieć, nie taka sobie hala, która gdzieś tam w Wągrowcu. To jest hala, w której wielokrotnie grali kadrowicze, bo grała reprezentacja Polski w piłkę ręczną, bo tutaj trzeba wiedzieć, że Wągrowiec z ręczną piłką stoi, stał od zawsze. I tutaj były imprezy na 1100, 1200 prawie osób. Myśmy dzisiaj przekroczyli 1300, na tyle mieliśmy zezwolenie. I okazało się, że to jest dowykonalne. To jest fajne, to można zrobić, można tutaj mieć kibiców, którzy przyjdą, będą żywiołowo dopingować. Mało tego, wcale najwięcej z tych osób nie przyciągnęli tam strongmeni, nie przyciągnęła waga ciężka. Nie, właśnie ci lokalni zawodnicy z Wągrowca, to oni mieli największą grupę kibiców. No i to też było słychać, więc fajnie, naprawdę fajnie. Oczywiście jakieś tam krytyczne rzeczy sobie gdzieś tam wyciągnę, bo ja się tam biczować takimi rzeczami lubię. A żeby jakieś tam spróbować ich nie popełnić następnym razem, ale generalnie super, fajny debiut. Pan burmistrz poprosił, żebyśmy się spotkali w tygodniu, może gdzieś tam sobie jakąś kawę wypili, porozmawiali i coś dalej. Tak więc no, jeżeli on też twierdzi, że chce w to wejść i żebyśmy organizowali, no to chyba jest obiektywna opinia, fajna. No, Wielkopolska dzięki Wam stoi sportami walki, no i myślę, że teraz już Wągrowiec też będzie tak stał. No, gratuluję tego, że też to była największa Wasza gala, z tego co pamiętam. Czy były jakieś zaskoczenia w całej tej karcie, z Twoim zdaniem? No bo jednak, jednak stałeś ich najbliżej, czy się więcej pewnie powiesz w Szczęce. Tak, teraz Szczękę musimy zrobić, więc Marcin, szykuj się, ja Ci podeślę wideo, będę musiał się przygotować. No tak, Alan Jachimowski. Powrót po dłuższej przerwie i to nigdy nie wiadomo, jak, że tak powiem, jak ta rdza gdzieś tam się odłożyła. W głowie przede wszystkim, bo to trzeba wejść, nie podpalić się, więc trochę zachowawczo, a tu jednak nie ma zachowawczo. Kolano, dobicie i Damian Skarżyński gdzieś tam dochodził do siebie po nokaucie. Zaskoczenie na pewno, bo przecież to jest świetny stójkowicz. Taki bardzo szalony stójkowicz, więc super. Świetna walka. Dawid Śmiłowski nie jest może zaskoczeniem, to jest raczej po prostu kontynuacja dobrze prowadzonego przez Łukasza Bosackiego zawodnika. Jest świetny stójkowicz. Ktoś mi powiedział, oglądając tę walkę, mówi, dawno nie widziałem czegoś takiego, żeby zawodnik, który jest w półgardzie z góry, zaserwował przeciwnikowi podbródkowy. Nie obijał go tylko, mówi, on celował. Zobaczył dziurę, trafił, super. Naprawdę świetny pojedynek. Zaskoczeniem w pewnym sensie jest Artur Walczak, który on mi mówił już, kiedy nagrywaliśmy zapowiedzi, że poprawił parter, w ogóle, że nabył jakieś tam umiejętności parterowe takie gdzieś tam i chciał to pokazać. Ta walka może nie porwała tak jak poprzednia, była troszeczkę przeleżana, ale no pamiętajmy, że to są ludzie po 120-130 kg, więc no tutaj trudno o dynamikę piórkowych, tak? I no tak to się musiało skończyć, ale fajnie. Ale nie byliśmy też pewni tego wyniku, bo w pewnym momencie Ireneusz Strawa nagle sobie przypomniał, że przecież on jest kickbokserem z tego pierwszego wykształcenia i jak zaczął tam siekać tymi rękami, nogami w powietrzu, no to wydaje mi się, że Artur w pewnym momencie był podpięty, już tak podłączony ładnie, że tam już nogi chwiały, ale poszedł. Czyli ta głowa też troszeczkę jakby się ułożyła tak zawodniczo. No super, no naprawdę, no kurczę, to chyba takie trzy największe akcenty tego, ale na przykład walka Krzysztofa Mendlewskiego z Tomkiem Makowskim, którą wydaje mi się Krzychu Mendlewski wygrywał w pewnym momencie, ostatecznie przegrywa i to chyba jednogłośnie, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc no, to pokazuje dramaturgię tego pojedynku. Rewelacja. Tym razem było więcej zawodowych walk niż zwykle, bo gdzieś tam one się zawsze układały porówno. Czy teraz już będzie tak, że to raczej te zawodowe MMA będzie królowało na Slackfestie, czy to jest po prostu jeden raz, kiedy taka sytuacja miała miejsce? To jest wynik sytuacji, która jest tutaj po prostu lokalnie. Łukasz Bosacki, który u nas układa rozpiski, on właśnie o tym decyduje i jakby szczęśliwie ja nie mam nic do tego. Szczęśliwie w takim sensie, że on ma tutaj pełną rękę, wolną rękę, pełną dowolność. I tu się okazało tak, że no jeszcze chwilę temu Dawid Śmiłowski był amatorem i walczył u nas, a teraz Dawid mówi, nie, ja już chcę iść na zawodowstwo, to już jest ten czas, to już jest ten moment. Super. No i się okazało, że to są zawodnicy Murowana Goślina, który jest bardzo blisko stąd. I tam też chłopaki mówią, no to już zawodowstwo. Walczyliśmy u Was, Krzysztof Mendlewski wspomniany walczył u nas już piąty raz. No to czas, żeby z tego amatorstwa wyjść. I to właśnie jest konsekwencja 12 zrobionych gal, że pewnych zawodników, których mamy, których staramy się jakoś tam, nie powiem prowadzić, bo my nie jesteśmy, my ich nie menadżerujemy im, ale prowadzimy ich, kontraktujemy im kolejne walki, no i w końcu któraś no, musi być, mówią, no nie, no panowie, było amatorstwo, było semi pro, czas zdjąć ochraniacze, zostawić małe kostkówki i tłuc się na pełnym dystansie.
No zdecydowanie... Tak będzie, przepraszam, pytałaś, czy to będzie standard. Nie wiem, ciężko powiedzieć. We wrześniu, na przykład w samej wrześniu na pewno zawodników nie ma zawodowych, ale gdzieś w okolicy, na przykład Konin, gdzieś może Jarocin, tam pewnie jest. Ale jeżeli to się będzie zmieniało w zależności od tego, gdzie będziemy robić, jaki tam będzie potencjał zawodniczy i czy będzie potencjał właśnie młodych zawodników, czy tych, którzy już chcą się bić troszeczkę gdzieś tam wyżej, no zawodowo. Zdecydowanie też na pochwałę należy serducho, które w tą walkę włożył Filip Stawowy, bo o tej walce jeszcze nie mówiliśmy, a to też jest jedna z tych zawodowych. No drugie zwycięstwo na Slackfestie, w ogóle chyba drugie w karierze, o ile dobrze kojarzę. Także no kurczę, kształcicie tych zawodników i to jest jeszcze na dodatek bardzo młoda krew, no bo nie da się oszukać, że Krzysztof i Dawid, no to też są dopiero dwudziestokilkulatkowie. Dokładnie. Czołg zrobił swoje, Czołg pokazał, że pancerza czołgu się nie przebija i to jest w ogóle fenomen, no bo to nie jest człowiek obdarzony atletyczną sylwetką sportowca wyczynowego, tak? A pokazał kondycję lepszą niż niektórzy znacznie lżejsi zawodnicy. No i pokazał to naprawdę... No, pokazał się w ogóle z fajnej strony i to jest w ogóle wdzięczny chłopak. Fajny facet taki do pogadania przed kamerą również. Szkoda, że uciekł, że gdzieś tam się pewnie już świętuje zwycięstwo, bo to jest fajny gość. Bez jakiegoś napięcia, bez jakiegoś zadęcia wielkiego. On wchodzi, robi swoje. Mówił, że po tej pierwszej walce, kiedy myśmy go zostawili z wielkim strongmanem, przecież skazywali go na pożarcie, on tę walkę wygrał. I później mówi, trochę motywacji brakło. On chciał się jednorazowo sprawdzić, a teraz mówi, jest ta iskra i mówi, chciałbym walczyć dalej, chciałbym walczyć zawodowo. I wszystko wskazuje na to, że niebawem będziemy mogli znowu gdzieś tam się do niego uśmiechnąć i robiąc w przyszłym roku galę w murowanej Goślinie, taki mamy plan, to nie jest jeszcze klepnięte, ale chcielibyśmy, no to bez niego nie wyobrażam sobie. Zahaczyłeś o galę w murowanej Goślinie, która jest jeszcze niepotwierdzona, ale dzisiaj... To jest dopiero plan, ale taki mam nadzieję, tam jest też na tyle fajnie, jeśli chodzi o współpracę taką sponsorsko-instytucjonalną, urzędową, bo to chodzi tak naprawdę też o urząd, bo to w końcu ich hala, więc muszą nas tam chcieć, żebyśmy tam mogli wejść, że wydaje się to formalnością, no, to się załatwia bardzo sympatycznie rzeczy. Zdecydowanie jest mi tam najbliżej z Poznania, ale mamy też w międzyczasie galę, która jest już potwierdzona, 9 grudnia to będzie gala we wrześniu, kolejna gala we wrześniu. Jakieś więcej? Coś więcej? Nie, na razie nie, bo to byliśmy w 100% skupieni tutaj na tej. Ta gala jeszcze odbywała się tak, że u nas były zawirowania takie nie w organizacji, w sensie w organizacji, nie między mną, Łukaszem a Wahagiem, tylko u nas w tych robotach, które robimy gdzieś tam na zewnątrz. Ja już nie pracuję w telewizji polskiej, Łukasz dojechał dzisiaj około godziny 13, wylądował w Poznaniu, bo był na M1. Tak więc no jakby to nas też troszeczkę pochłaniało, więc myśleliśmy nawet, żeby już zacząć troszeczkę działać na korzyść września, jeszcze przed tą galą, ale no nie było na to zwyczajnie czasu, więc teraz jakby jak skończymy tutaj już się ogarniać z tym wszystkim, no to przerwy będzie tyle, żeby się wyspać i rano działać dalej tak naprawdę, bo gala za 6 tygodni. Ale naprawdę to nie jest dziennikarski blef czy PR-owy blef. Faktycznie Łukasz wiem, że już coś układa, jakąś tam rozpiskę, bo on tak rzeczy już on mało śpi, dużo kombinuje, kogo by tutaj fajnego zestawić i robi to świetnie. Aczkolwiek ja jeszcze jakichś takich informacji nie mam, a was zawsze dostaję od niego właśnie. On mówi, słuchaj, mamy już ustawione coś, promuj to. Wtedy to robię. No właśnie, bo wy jesteście taką trójką strasznie zajętych ludzi, bo tutaj Iwahak jeździ po milionach gal, na których działa w charakterze Katmana. To samo Łukasz Bosacki, bo to jest kolejna gala, na której słyszę, że wraca po prostu z M1 od razu na waszą galę. A on o 13 wylądował dzisiaj w Poznaniu. Ty też jesteś strasznie zajętym człowiekiem. Jak to jest możliwe, że wy jesteście w stanie zrobić tyle gal i one naprawdę, one się udają, bo to jest najważniejsze. Tutaj ciężko mówić o klapie. One się udają, bo mamy świetnych zawodników i tak samo dobrych kibiców. I to jest w dużej mierze ich zasługa. Klimatu, który tworzą, świetnych walk, które dają. My nauczyliśmy się dawać im pole do popisu, pole manewru takie i tyle nauczyliśmy się jakby przygotowywać to, żeby oni mogli zrobić swoje dobrze. I to jest tajemnica sukcesu. A że robimy to pomiędzy innymi zajęciami, no tak bywa i... Ktoś kiedyś powiedział takie fajne zdanie, że im człowiek bardziej zajęty, tym ma więcej wolnego czasu, jest bardziej zorganizowany. I to chyba tak jest, że ja nie jestem z tych, którzy śpią długo, choć lubię, ale nie muszę. Łukasz z kolei wiem, że prowadząc zawodnika do klatki już pewnie myśli o tym, co zrobi po wygranej, przegranej i tak dalej, Wahak ogarnia 15 rzeczy naraz, bo jest naprawdę świetny. No i cóż, no... Kręci się. No to mam nadzieję, że tego czasu na organizowanie tych gali, tego zapału wam nigdy nie zabraknie. Z mojej strony to wszystko i ci kolejny raz bardzo dziękuję. Zapraszam na szczękę, o której na pewno powiesz więcej. Mam nadzieję, że teraz jak już to TVP odeszło, no to że będzie ona częściej. Więcej jest na pewno.
Tak, no i oczywiście zapraszamy na kolejne gale. No i już zapraszamy na wrześniu, 9 grudnia. 9 grudnia, września. Bądźcie, fajnie jest naprawdę. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.